Powiem tak, na pewno chłopaki z SMS-u zostawili dużo zdrowia tutaj na parkiecie. My wyszliśmy w pełni skoncentrowani, bo taki mieliśmy plan, żeby przede wszystkim no wyjść na 100%, tak? Myślę, że zrealizowaliśmy ten plan w 100%. Do meczu podeszliśmy z dużym szacunkiem do rywala i cieszymy się z 3 punktów. Zawsze się mówiło, że kielecka młodzież zabiegała przeciwników. To wy dzisiaj sprawiliście, mimo ich tej krótszej ławki, o ten bezdech na końcu. Tutaj tak, no tam mniej było zawodników w SMS-ie, ale my patrzyliśmy głównie na siebie. My na pewno fizycznie trochę lepiej wyglądaliśmy i to było widać w większości akcjach, gdzieś no, to jeden na jeden nie wygrywali. I to cieszy, że w tej obronie stanęliśmy twardo, nie odpuszczaliśmy. I cóż, no teraz koncentrujemy się już na następnym meczu. Oskar, no w tej hali przyszło ci chyba grać po raz pierwszy? Tak, to był mój pierwszy występ na tej pięknej nowej hali. O za dzieciaka. Trenowałem tutaj na starej hali w Mielcu i jak ją wyburzyli, to zawsze chciałem zagrać na tej nowej. No właśnie, ale chyba nie takiego końca i takiego efektu spodziewałeś się na koniec tego spotkania. Jak ci się tutaj grało z tą dzisiaj bardzo dynamiczną i w obronie, i w ataku mielecką Stalą? No, na pewno było ciężko. Bramkarze dzisiaj postawili nam ciężkie warunki. No i co tutaj jeszcze dodać? No, czego wam zabrakło? Na pewno zmienników, ponieważ dopadły nas kontuzje, choroby i mieliśmy bardzo krótką ławkę. Musieliśmy się wspomagać kolegami z młodszego rocznika i wyszło jak wyszło. Panie trenerze, prosimy o podsumowanie meczu. Wiadomo, że przyjechaliście no, troszkę osłabieni, więc nie było takiej siły, takiej kieleckiej armaty. Tak, nie było. No, na pewno byliśmy osłabieni. Jeszcze nam dzisiaj rano wypadł ostatni już zawodnik, który by nam mógł pomóc w obronie i musieliśmy zaraz modyfikować obronę. No ale no nic, no nie ma co. Każdy ma jakieś problemy, my też mamy problemy, ale trzeba z tym walczyć i grać dalej. No. Jeśli chodzi o mecz, no na pewno, jeśli chodzi o rozwiązania moich zawodników w ataku pozycyjnym, naprawdę myślę, że były fajne. Mieliśmy pozycje. To, co nie funkcjonowało, to na pewno niewykorzystane rzuty sam na sam z bramkarzami, bo tutaj już nie ma co się tłumaczyć. Jeśli byśmy nie dochodzili do tych pozycji, jeśli naprawdę Mielec stałby tak mocno w obronie, że nie mielibyśmy tych pozycji, to można by powiedzieć tak, że postawił bardzo mocne warunki i nie mieliśmy tutaj szans, bo jesteśmy jeszcze słabsi fizycznie, bo jesteśmy młodsi, niedoświadczeni, ale mieliśmy te pozycje i tutaj nie ma tłumaczenia, powinniśmy to wykorzystać. Jeśli chodzi o naszą obronę, jeszcze w pierwszej połowie jako tako to funkcjonowało, ale w drugiej się wszystko rozsypało. No przegrywaliśmy przede wszystkim w atakach 1-1 i to boli, bo tutaj nie potrafiliśmy się przeciwstawić, że tak powiem, żadnemu zawodnikowi z Mielca w ataku pozycyjnym czy też w jakimś kontrze w drugie tempo, więc tutaj na pewno nad tym ubolewamy, bo miało to wyglądać inaczej, ale cóż, no na pewno walczyliśmy, na pewno oddaliśmy tu całe serce. To, co przegrało, to na pewno ławka, bo mieliśmy troszkę krótszą ławkę. Praktycznie mieliśmy jednego obrotowego, który jeszcze z młodszego rocznika, bo dwóch z mojego rocznika 06 niestety kontuzjowani i no wiadomo, że bez obrotowych w meczach, szczególnie z takim przeciwnikiem, który aspiruje tutaj o powrót do Superligi, jest bardzo ciężko wygrać. No ale no nic, no na pewno następne doświadczenie, następne na jakieś tam dla nich przeżycie, fajna hala, piękna oprawa, wspaniali kibice. Tylko dziękujemy za miłe tutaj powitanie. Szkoda, że tak nas zdaliście, no ale cóż, taki jest sport. Prosimy o podsumowanie tego spotkania. No, myślę, że wynik jest adekwatny. No, dzisiaj SMS miał sporo kontuzji czy nieobecności, nie wiem jak tam do końca wyglądało. No my podeszliśmy, tak jak staramy się podejść do każdego meczu na 100% i udało nam się to. Cieszę się, że wszyscy zawodnicy też pograli. Także no, komfortowe zwycięstwo i chyba wszystko. Zawsze kielecka młodzież zabiegała, ale to wy dzisiaj sprawiliście, że Kielczanie mieli zadyszkę. No myślę, że mali naprawdę krótką ławkę i tutaj ciężko im było biegać. No tak, no my też mamy jakieś tam swoje założenia, staramy się realizować je w każdym meczu. No i już, i jedziemy dalej. Komplet wygranych, więc idziemy po następne. No taki jest plan i tu się nic nie zmienia od początku do końca. Następny mecz przed nami za tydzień w Łodzi i od poniedziałku przygotowujemy się do tego spotkania. Panie trenerze, w swoim składzie ma pan 5 zawodników wychowanków kieleckiej SMS. Jak pracuje się z tymi chłopakami?
Złośliwy to bym powiedział, że ciężko. Ale nie jestem złośliwy. Nie, bardzo fajnie. No, na pewno są pracowici. Oczywiście poziom SMS-u, a wiadomo, przeskok to jest tak Liga Centralna, więc chociaż ta Liga Centralna wcale nie jest taka słaba, jakby się wydawało. Ale no, pracują ciężko i mam nadzieję, że robią postępy i to mam nadzieję, że będzie widać na meczach i to będzie gdzieś tam procentować w przyszłości.